Prezydent Andrzej Duda udaje się dziś z wizytą na Łotwę. W planach ma między innymi rozmowy z prezydentem i premierem kraju. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy potrwa trzy dni. Na dziś zaplanowane zostało spotkanie z Polakami mieszkającymi w kraju, a także z metropolitą ryskim księdzem arcybiskupem Zbigniewem Stankiewiczem. Jutro z kolei polski przywódca wraz z Pierwszą Damą zostaną oficjalnie przywitani przez prezydenta Łotwy. Wezmą udział w prezentacji odznaczeń państwowych. Po niej prezydent spotka się ze swoim łotewskim odpowiednikiem w cztery oczy. Zaplanowano również obrady plenarne delegacji. W południe w obecności obu przywódców ma zostać podpisany program współpracy kulturalnej i edukacyjnej na lata 2023-2026. Tego samego dnia prezydenci złożą kwiaty pod pomnikiem wolności, będącym symbolem niepodległości państwa łotewskiego. Również jutro zaplanowano spotkanie Andrzeja Dudy z premierem Łotwy Artursem Karinszem. Następnie prezydent uda się do Łotewskiego Muzeum Okupacji. W czwartek odbędzie się spotkanie z przedstawicielami polsko-łotewskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a ostatnim punktem wizyty będą obrady dotyczące bezpieczeństwa. Udział wezmą w nich środowiska eksperckie, przedstawiciele mediów, instytucji oraz organizacji pozarządowych.